Na portalu Khan Academy znajduje się ćwiczenie dotyczące płaszczyzny zespolonej. Link do tego ćwiczenia możecie znaleźć w opisie filmu poniżej. W tym ćwiczeniu naszym zadaniem jest przesunięcie tego pomarańczowego punktu tak, żeby reprezentował on zadaną liczbę zespoloną na płaszczyźnie zespolonej. Płaszczyzna zespolona wygląda właśnie tak, jak to jest narysowane. Mamy oś rzeczywistą, czyli tą oś poziomą i oś urojoną. Oś urojona to jest oś pionowa i teraz na osi poziomej odkładamy część rzeczywistą naszej liczby, a na osi pionowej część urojoną. Część rzeczywistą naszej liczby jest równa 1 w tym przykładzie, natomiast część urojona jest równa minus 5, bo część urojona to jest ten współczynnik, który mnoży jednostkę urojoną i. Czyli ta liczba, która jest w tym przykładzie, ma część rzeczywistą równą 1, a część urojoną równą minus 5. Czyli będzie odpowiadał jej na płaszczyźnie zespolonej punkt o 1 i minus 5. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Dobrze, no to zróbmy jeszcze kilka przykładów. Mamy minus 3 plus 5i. Czyli część rzeczywista jest równa minus 3, a część urojona jest równa plus 5. Czyli to będzie taki punkt. Na płaszczyźnie sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze, następne pytanie poprosimy. Minus 1 plus 4i. Czyli część rzeczywista jest równa minus 1, a część urojona jest równa plus 4. Plus 4. Zgadza się. Minus 3, minus 2i, czyli obie części, zarówno rzeczywista, jak i urena są ujemne, czyli będziemy w tej ćwiartce. I teraz część rzeczywista jest na minus 3, tu jest minus 3, a część urena minus 2, tu jest minus 2, więc powinno być dobrze. Zgadza się. No i ostatni przykład, powiedzmy. Minus 5 plus 4i, czyli część rzeczywista jest na minus 5, część urena jest na plus 4. Sprawdźmy, zgadza się. Zachęcam do samodzielnego wykonania tego ćwiczenia.